co chodzi w święto dziękczynienia? O tego indyka, co go zawsze kroją na amerykańskich filmach, czyli dużo, dużo jedzenia, cała rodzina przy stole, ten wspólny czas, czy może tam jest coś więcej jeszcze? Może coś jest wieczór wcześniej, może coś jest dzień po? Cały ten długi weekend obfituje w mnóstwo tradycji, potraw z tym związanych, ale przecież głosy o wyzysku rdzennej ludności amerykańskiej są też bardzo mocne i w zasadzie skąd się wzięło całe to święto dziękczynienia? Tylko w Stanach się to świętuje? Cała lista pytań, znajdziesz na nie odpowiedź w tym odcinku i także trochę angielskich słówek związanych ze świętem dziękczynienia, które postaram Ci się przemycić w bezbolesny sposób. To co? Oglądamy! Święto dziękczynienia to Thanksgiving, czyli jesteśmy wdzięczni, thanks, jak thank you, jak ja Ci dziękuję, give, dawać, czyli składamy dzięki. Komu i za co? Bogu? No nie, Thanksgiving nie jest świętem religijnym i to jest pierwsza rzecz do zapamiętania o tej uroczystości. Święto dziękczynienia obchodzone jest w całych Stanach Zjednoczonych, niezależnie od religii, od wyznania, od przekonań, braku wyznania czy jakiejkolwiek religii. Thanksgiving jest świętem narodowym, to bank holiday, czyli nie święto banków. Bank holiday to dzień, w którym się nie idzie do szkoły, nie idzie się na uczelnię. Większość instytucji, także banków, ale wszystkich publicznych i sklepów jest zamknięta, bo to dzień i czas dla rodziny. Skąd się zatem wzięło to święto dziękczynienia? To bardzo stara tradycja. Początek musimy szukać aż w 1620 roku, kiedy grupka Pilgrims, czyli w tłumaczeniu pielgrzymów, ale oni się tak w ogóle nie nazywali, wyrusza w podróż do Nowego Świata, krainy opisywanej jako mlekiem i miodem płynąca ziemia, do świata, w którym mogą żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. Skąd uciekają? Najpierw z Anglii do Niderlandów, dużo bardziej tolerancyjnego społeczeństwa. Dlaczego uciekają? W Anglii są może nie aż prześladowani, ale niedobrze są odbierani, niechętnie widziani, bo chcą żyć tak, jak w Biblii napisano. To taki bardzo konserwatywny odłam religii katolickiej. Oni nie byli zadowoleni tym, żeby król im mówił, jak mają żyć, bo dla nich liczyło się słowo zapisane w Biblii. Uciekli więc do tolerancyjnych Niderlandów, ale tam znów bali się deprawacji swoich dzieci młodego pokolenia, więc stamtąd uciekają do niedawno odkrytej Ameryki. Wsiadają więc na Mayflower, na łajbę kiepskiej jakości. Dwa razy musieli zawracać, bo ciągle coś się psuło. W końcu wyruszyli. Z około 100 osób na pokładzie w czasie ciężkiej, długiej, wyczerpującej podróży dwoje zmarło, dwoje się urodziło. I to też jest bardzo ważna rzecz. Oni tam jechali całymi rodzinami. To nie był podbój, to nie była grupa zorganizowanych i wyszkolonych wojowników, to były całe rodziny, które jechały zakładać wioskę, jechały do Nowego Świata. Niestety przybyli nie do końca tam, gdzie chcieli. 250 km dalej sztormy ich zniosły, dobili do Plymouth, jest nawet taka legenda o tej Plymouth Rock, ponoć nie do końca prawdziwa, jak to legenda, i zakładają właśnie miejscowość Plymouth, ale nie tak od razu, bo pierwszą zimę przekoczowali na tej swojej łajbie, bo przyjechali parę tygodni przed zimą, więc w tych bardzo ciężkich warunkach przeczekują pierwszą zimę. Mieli jednak potem ogromne szczęście, bo znaleźli opustoszałą indiańską wioskę. To już ten drugi rok ich życia, ich prób budowania osady. Wioskę wybitą w zasadzie przez jakieś choroby przywiezione przez Europejczyków, może gorączkę, może ospę. Zupełnie pustą wioskę z wykarczowaną ziemią przygotowaną przez uprawy. No ale to nowa ziemia, nowy teren, nowe rośliny, nowe zwierzęta. No i tutaj kolejny jakby znak takich dla nich opatrzności, takie narzędzie w rękach Boga, jak oni to pielgrzymi określali, pojawia się rdzenny mieszkaniec tej krainy, Squanto, który mówi po angielsku. No, ciężko w to uwierzyć, ale Squanto wcześniej porwany jako niewolnik do Hiszpanii, uwolniony później przez mnichów z Anglii, nauczył się właśnie też angielskiego, wraca do swoich, którzy wszyscy wymarli, cała jego wioska
przestała istnieć. Więc przyłącza się do pilgrims, do settlers. Settle, osiedlić się do tych naszych osadników. Uczy ich, jak budować, jak uprawiać ziemię, jak hodować tamtą zwierzynę, jak dbać o te rośliny, żeby móc zebrać plony. I to właśnie jest to Thanksgiving, to ich pierwsze święto z plonów, dożynki. Świętowanie tego, że dzięki pomocy Indian, Squanto, zobaczcie, jak warto uczyć się języków. Znał angielski, znał też swoje rdzenne języki. Był dla nich takim porozumieniem z innymi plemionami, które nie zawsze były przychylne. No nie ma się też co dziwić. Najeżdżano ich, grabiono ich, dokonywano masakr na ludności rdzennej, więc no, nie można też było oczekiwać, że ta rdzenna ludność najeźdźców przyjmie z otwartymi rękami. Dlatego taka więź, możliwość komunikacji, to było naprawdę w ich oczach jak dar niebios. Dla Indian też, dla tej rdzennej ludności, też dobra okazja do handlu z krajem, z potęgą gospodarczą stojącą za osadnikami. Tak więc dzięki tej współpracy nasi settlers nie tylko przetrwali, zbudowali osadę, założyli miasto, które z czasem zostało wchłonięte przez szybciej rozwijające się miejscowości, ale dzięki znajomości języków dochodzimy do Thanksgiving. Pierwsze święto Thanksgiving 1621, czy faktycznie wtedy było i czy faktycznie tak to wyglądało? Tutaj mnóstwo kłótni, mnóstwo sporów naukowych, historycznych, źródeł podaje bardzo różne wersje. Oficjalna narracja, jaką uczy się dzieci w szkołach amerykańskich, jest taka, że to pierwsze święto w 1621 roku obchodzono wspólnie z rdzenną ludnością, nasi settlers, nasi Anglicy. 50 osób, bo prawie połowa ich zmarła w czasie tej pierwszej zimy w tych trudnych warunkach i 90 wojowników indiańskich miało usiąść na 3 dni przy jednym stole i razem świętować. Co jedli? No jedli tak jak widzicie u mnie. Corn, sweet corn, kukurydzę, sweet potatoes. My to znamy, te słodkie ziemniaki, jako bataty. Tego też nie znano, tego właśnie oprawy uczył ich Squanto. Squash, czyli dynia piżmowa, taka długa dynia i inne tamtejsze uprawy. Czy był indyk? Czy był turkey? Prawdopodobnie był. Dzikie indyki, tak jak u nas spotykało się przecież i bażanty, i kuropatwy, tak samo i takie dzikie indyki. Nie takich oczywiście rozmiarów, jak dzisiaj się widzi na filmach, ale najprawdopodobniej były. Czy faktycznie, tak jak mówię, tych wersji jest mnóstwo, zależnie z której strony głosów posłuchać, takie różne wersje pierwszego święta dziękczynienia będziemy słyszeć. Czy dzisiaj z tych tradycji coś się zachowało? Bardzo wiele. Święto dziękczynienia, czyli wyraz wdzięczności za to, że jesteśmy razem z rodziną, że mamy co jeść. Bo przecież wracamy do tych dożynek, do tego święta plonów, tych obfitych zbiorów, które zapewnią nam dalsze życie. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Widać na stole te potrawy, o których wspomniałam. Jest oczywiście turkey i jest sweet corn, czyli słodka kukurydza. Na pierwszym Thanksgiving jedzono cranberries, zwykłe, surowe żurawiny. Dziś te jagody znajdujemy w formie cranberry sauce, którym polewamy sobie mięso. Do tego mashed potatoes. Nam te gniecione, tłuczone ziemniaki nie wydają się niczym specjalnym, a jednak polane takim gęstym gravy, czyli sosem, to te mashed potatoes rosną do rangi wyjątkowego przysmaku. Do tego sweet rolls, pieczone na słodko bułeczki z masłem, są i baked potatoes, te słodkie ziemniaki pieczone w piekarniku, spożywane w całości, nie tłuczone tak jak ziemniaki. To też pychota. Colored greens, taki rodzaj kapusty, ogólnie zieleniny szatkowanej, duszonej. Nie na słodko, to taki side dish, czyli przystawka, podobnie jak i stuffing, które tłumaczymy jako farsz,
Ale nie do końca tak jest podawany. Oczywiście na stole nie może braknąć słodkich rzeczy, typowo słodkich rzeczy. Jest cały przegląd pies. Nam pie kojarzy się jako tarta, szarlotka, więc będzie też pumpkin pie, dyniowa, będzie apple pie, też szarlotka się pojawi. Sweet potato pie, z tych batatów też jest przyrządzana taka słodka tarta. I jeszcze pecan, orzechowa, też taka tarta, no, w formie takiej okrągłej szarlotki podawane ciasto. Stół się ugina, no i króluje ten 7 godzin pieczony w piekarniku indyk. Ogromny, bo i piekarniki w Stanach są dużo większe niż u nas. Ale święto dziękczynienia to nie tylko jedzenie. Będzie przecież mecz futbolowy. I co w zasadzie ma futbol amerykański z Świętem Dziękczynienia? Bardzo wiele rozgrywek, takich głównoligowych rozgrywek ma miejsce w tym dniu, po to, żeby już po tym całym obżarstwie można było usiąść przy stole z rodziną, ze znajomymi, wypić piwko i się chill out, relaksować, chillować po całym tym obżarstwie. I szykować się na oglądanie lub branie udział w paradach, parade, czyli taki korowód, no parada, pochód organizowany co roku przez sieć domów handlowych Macy's. Ogromne parady to też na pewno kojarzysz z amerykańskich filmów. Na wielkich konstrukcjach jadą indyki, tancerze, orkiestry dęte maszerujące, elementy grania muzyki, śpiewania, prezentowania, odgrywania tych scen, tych założycielskich opowieści, więc są i rdzenni Amerykanie, są pilgrims, założyciele, panie w tych czepkach, panowie w buckle hat, czyli w takich kapeluszach z klamrą, które też znalazłam gdzieś w źródłach, wcale nie były wtedy przez nich noszone. Tak jak mówię, dokopując się coraz głębiej, jest wiele wątpliwości, ale nie przeszkadza to całemu narodowi wspólnie cieszyć się i świętować. Zresztą Święto Dziękczynienia, no, od tego wspomnianego 1621 roku czekało 250 lat na to, żeby Abraham Lincoln ustanowił je świętem, takim bank holiday, narodowym świętem dla wszystkich. Po paradzie później jest dzień następny. Wiecie, co jest po Święcie Dziękczynienia? Bo Święto Dziękczynienia to czwartek, tak? Czwartek listopada. A po nim jest piątek i ten piątek też już u nas coraz bardziej się... coraz częściej ten piątek jest obchodzony. Black Friday. Black Friday to moje następne nagranie, na które już teraz Cię zapraszam. Tam mówię, o co chodzi w tym czarnym piątku, dlaczego on się tak nazywa. On jest zaraz po Święcie Dziękczynienia, wchodzi w ten skład tego długiego, długiego weekendu. A dzień przed Świętem Dziękczynienia też ma swoją śmieszną nazwę. Drinks Day or Drinksgiving. Nie thanks, ale drinksgiving, czyli coś z piciem, drink, dobrze Ci się kojarzy. Drinksgiving to w zasadzie wieczór przed Świętem Dziękczynienia, kiedy, no tak, studenci już mają wolne, szkoły, praca, wszyscy już wiedzą, że przed nimi długi weekend i tego wieczora bary, knajpy w Stanach mają największe obłożenie w roku, bo, no bo długi weekend pozwala zaszaleć, pozwala pójść w tango, więc bardzo często słyszymy o Drinksgiving albo Drinking Wednesday, tej środzie przed Świętem Dziękczynienia obchodzonej w taki huczny sposób. Jeszcze jeden dzień po tym długim weekendzie jest Cyber Monday. O nim też więcej w następnym nagraniu. Jeśli jest jeszcze coś ciekawego w kulturze amerykańskiej czy angielskiej, o czym chciałabyś posłuchać, daj mi znać w komentarzu, chętnie nagram kolejne materiały. Przemycę Ci przy okazji trochę słówek. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu lub na naszych kursach językowych w Enzio. Bye!